Punkt szósty, oświadczenia i komunikaty. Następny termin sesji będzie 11 stycznia z poprzedzeniami. Ponieważ później będą premie, więc... Przepraszam, tylko godzina się zmieni, bo mają inne granice do nas. 17. Przyszły czwartek w Urzędzie Miasta Krakowa odbędzie się spotkanie w sprawie nowego studium zagospodarowania. Tutaj zaproszenie dostały wszystkie rady dzielnic dla przedstawicieli rad dzielnic, więc jeżeli Państwo są zainteresowani, to zapraszam. A nie, to jest w styczniu, przepraszam. W styczniu, przypomniałam Ci 10 stycznia, że trzeba się rozesłać. 9 stycznia. Tak. A za tydzień, w czwartek, ma być spotkanie tutaj w Radzie Dzielnicy w sprawie ekranów akustycznych. Pani z NIT-u zadzwoniła i poprosiła, żebyśmy zorganizowali to spotkanie razem ze wspólnotą ulicy Kotarskiej 9. Będą projektanci i przedstawiciele z NIT-u, więc w czwartek o godzinie 17 tutaj w Radzie Dzielnicy. A w poniedziałek będą konsultacje w sprawie rozszerzenia strefy płatnego parkowania tam w rejonie ulicy Osiedla Oficerskiego i spotkanie będzie w Młodzieżowym Domu Kultury o godzinie 17, tak? 18.30, tak ma podane. 18.30, zgadza się. A przepraszam, w jakim celu to spotkanie z mieszkańcami odnośnie tych ekranów? Ponieważ dostaliśmy pismo właśnie od wspólnoty odnośnie tych ekranów akustycznych, ponieważ napisali tam, że właśnie się nie wywiązuje, że nic nie jest robione w tym kierunku i proszą o interwencję. No i ja to pismo przesłałam do Zikitu i pani Zikitu powiedziała, że w odpowiedzi na to pismo wspólnoty chce zorganizować już projektantami i tak dalej to spotkanie. U nas prosi o udostępnienie sali. No ale to też to skonfundowa powinno być to spotkanie. Tak, no i z nami, z zainteresowanymi osobami, panią Basarę też. No o ile wiem, co się robi tam te ślady teraz. Pani Sigi prosiła, oni tutaj są jakby inicjatorami. Może mają jeszcze informacje. A to spotkanie konsultacyjne w sprawie strefy, to jest znaczy, czy inicjatywy i w jakim to było? Były dwa, to powiedział, że jest mało, żeby to nie pić. Żeby wyrazili, ja udostępniam po prostu tylko salę, ale jest to w celu po prostu zasięgnięcia już szersze jeszcze informacji, co o tym sądzą mieszkańcy. Mam nadzieję, że przyjdą. Zikit chce zaczerpnąć informację, tak? Proszę? Zikit chce zaczerpnąć informację? No, konsultuję. Konsultuję, tak? Dobrze, że dobrze. Ale Janusz, ty mówisz o gazetce, że nie ma gazetce? Nie, też nie. Konwencja mogła być większa, gdyby był przyjęty. No jest to w gazetce. Na stronie będzie? Jest na stronie. Ja mam taką prośbę, czy byłaby możliwość, bo tutaj... Są takie głosy, że nie ma domofonu na dole, prawda? I jeżeli ktoś ma dyżur na przykład, a mieszkaniec chce się dostać tu i dzwoni na górę, a nie ma nikogo na górze, bo nie ma też kluczy, prawda, na górę, no to ten mieszkaniec jak jest bardziej przezodny, to puka w okno i się go wpuszcza. Natomiast jak jest mniej przezodny, no to idzie sobie, bo myśli, że dyżurującej osoby nie ma. A poza tym jest też część radnych, która nie ma kluczy do lokalu i mają problemy z wejściem na przykład na komisję. Bo komisja się zbiera tu i też nikt nie słyszy i takie pukanie w okno, to nie wiem, czy jest dobrą formą. Więc jakby były jakieś pieniądze i była możliwość, to... No właśnie, no nie no, wiadomo, że nie było. Najlepiej byłoby miasto nam po prostu to zrobiło. No to trzeba się dowijać do miasta, ale taka jest prośba i od mieszkańców, i od części radnych.
A ja mam tylko jeszcze taką informację do członków Komisji Edukacji, że chcemy zmienić godzinę. 7 stycznia była zaplanowana komisja na godzinę 17, a nie na 19, ponieważ gimnazjaliści chcą do nas przyjść, no i trudno ich tutaj o godzinie 19 zapraszać, prawda? 7 stycznia, bo nie było pana poprzedniego rzutu, 7 stycznia o godzinie 17. Chciałem poinformować, że w zeszłym tygodniu odbył się odbiór kolejnych 3 nagrobków powstańców styczniowych na cmentarzu Prandoty. Także powstały kolejne 3. Udało nam się dzięki współpracy dwóch dzielnic pierwszej i drugiej odremontować. Zostały jeszcze 3 i mamy nadzieję, że powstańców styczniowych skończymy. Po prostu co się uda zrobić. Równocześnie byłem wczoraj w trakcie spotkania, w trakcie spotkania dotyczącego tej rocznicy, wybuchu 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, i obchody są przewidziane 23 i 22. Także wszystkie informacje będą podawane na bieżąco. Myślę, że to jest inicjatywa pani radnej Basary, ta uchwała, która jest uchwała kierunkowa. No, Wydział Edukacji ma troszkę problemy z organizacją, jak zwykle, tego, pomimo tego, że dużo osób jest chętnych, chce współpracować, ale po prostu mamy nadzieję, że te uczestności się udadzą, i bardzo prosiłbym, chociaż będzie jeszcze rada w tym czasie, aby państwo, kto będzie mógł, uczestniczył przynajmniej w spotkaniu tym na Rakowicach, które będzie. Ja dam dokładne informacje jeszcze, o której godzinie tam dojdą wszyscy, dojadą na uroczystości. Przy tym dzielny jako Rada Dzielnicy Długie wnieśli już swój wkład w ręce. Jeszcze sprawach edukacyjnych. Na 18, teraz w przyszłym tygodniu, 18 grudnia, jest przewidziana wystąpienie pani wiceprezydent na Komisji Edukacji Rady Miasta i podobno po raz kolejny jest to zapowiadane, ale być może, że zostanie zrealizowane. Pani wiceprezydent ma właśnie wreszcie ogłosić tą listę placówek do restrukturyzacji, więc zobaczymy, jeżeli oczywiście będzie to wyszło, no, po styczniu tutaj w Radzie, poinformujemy Radę, czy będzie dotyczyło to naszej placówek oświatowych, prawda, w naszej dzielnicy. I czy będzie konsultacja w ogóle, bo to jest też ważne, czy będzie konsultacja z Radą Dzielnicy, czy nie, w tej sprawie, czy to będą obligatoryjne decyzje pani prezydent, czy jakaś jeszcze forma będzie przewidziana. A propos Wydziału Edukacji, panie Mieczysławie, Wydział Edukacji sobie z logistyką poradzi, bo ma tylu zastępców pana dyrektora, że... Dobrze, pani Małgosia się zgadza. Ja chciałam jeszcze zapytać o ten zieleniec przed budynkiem PKC. Czy to pismo zostało wysłane, tak, czy tak. Jest jakiś odzew, czy coś wiesz na ten temat? Czy minęły te 14 dni, kiedy oni, nie wiem, czy 14, czy 7? Urzędowo? Nie, to jest... 14, ale to tak naprawdę to 14 to sąd, prokuratura, takie instytucje, ZUS, a tutaj o 30. Jak najszybciej, ale czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę w takim razie. Ja jeszcze mam takie pytanie, bo była lokalizacja szaletów. Aha, tak, żeby prosiłam, żeby... A przecież była mowa o tym szalecie przy dworcu. Znaczy ja bym chciała właśnie zgłosić, żeby możliwość była, tak myślę, właśnie tam w okolicach dworca w związku z tym problemem, co zawsze był, tam od ulicy Bosackiej, prawda, tam te rejony to są, tak? No tak. Bardzo mobilskie, myślę, że też warto byłoby zgłosić, żeby coś z tym zrobili. Zastanawiam się też nad Halonta, bo... Strategia zapraszania. Tak. To są dwa takie trzy główne miejsca na terenie naszej szkoły. Teraz nie ma czasu. Bardzo proszę. Proszę państwa, w takim razie myślę, że już będziemy kończyć, a w związku z zbliżającymi się świętami chciałabym państwu życzyć wszystkiego co najlepsze, zdrowych, spokojnych świąt, atmosferze rodzinnej oraz szczęśliwego nowego roku.
nasza współpraca jakoś się lepiej układała, mam nadzieję. Cieszę się układać. No to dobrze. Wszystkiego dobrego.